Od ponad 10 lat jestem opiekunem koła naukowego, które przejąłem po doktorze Tuchowskim. Studenci z jednej strony próbują pisać artykuły naukowe, z drugiej strony się bawią, a z trzeciej organizują bardzo fajne inicjatywy. Jedną z inicjatyw jest LSE, który już jest od ponad 10 lat. Zapoczątkowo to Krzysztof, który miał najtrudniej, ale zrobił pierwsze. I tak co roku jest zespół, który jedzie do Londynu i może poznać City od podszewki, odwiedzając duże instytucje finansowe i nawiązując relacje, a może nawet poszukując swojego przyszłego miejsca pracy. W 2006 roku, jak byłem studentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, miałem ogromną chęć poznania praktyków fuzji i przejęć w bankach inwestycyjnych w Londynie. Moją prywatną satysfakcją jest to, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat już ponad 200 studentów wzięło udział w tym projekcie i wiele z nich dzieli się prywatnymi refleksjami na temat tego, jak udział w tym projekcie poszerzył ich horyzont patrzenia na to, co w przyszłości w życiu zawodowym będą mogli robić. London Stock Exchange to nie tylko możliwość zobaczenia wielkiego świata finansów, to także niesamowita okazja do poznania londyńskich profesjonalistów, wysoce inspirujących ludzi. Ale nie można też zapominać o uczestnikach tego projektu, którzy dla nas, jako dla organizatorów, są swego rodzaju nagrodą, która pokazuje nam, że włożona przez nas praca ma sens.